Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Prowadzę ten kanał Info Uprawa już ponad 9 lat. Prawie wszystkie filmiki na kanale są z właśnie tego miejsca, z Rancza. Ranczem nazywam po prostu mój ogródek, no ze 20 lat mówię na niego Ranczo. I nakręciłem ponad 3200 filmów na ten kanał. No jest to moja pasja, jest to moje życie, no ja to uwielbiam robić. I tak no się w tym roku niespodziewanie potoczyło, że doszliśmy z Iwonką do momentu, gdzie no trzeba było coś zrobić. Albo wynająć mieszkanie, może kupić, może zaryzykować i pójść w dom. I zaryzykowaliśmy, no kilka miesięcy temu zdecydowaliśmy się, że szukamy domu. Bardzo pomogliście nam tym właśnie kupując książki, oglądając filmy. No i teraz jesteśmy w takim momencie, że udało się, porozumieliśmy się z ceną, z obecnymi właścicielami. Informowałem was już o tym. Będzie mały domek wielkości mieszkanka, no ale za to z dużym, wręcz niesamowitym polem. I zaraz opowiem wam o tym dalej, ale tutaj no wiecie, chcę przejść do tego, co z ranczem. No jeszcze tutaj powiem też, że no jest to na 99% pewne, no bo teraz jest cała papierologia, no zawsze zostaje ten 1% niepewności, ale no liczę na to, że w sierpniu przywitam was na nowej, dla nas ogromnej działce. I co teraz z ranczem? Wydaliśmy praktycznie tyle pieniędzy, no ile mogliśmy. No z jednej strony dobrze by było Ranczo sprzedać, a ja dostałem kilka już zapytań o sprzedaż tego miejsca. No nasz dom będzie oddalony o kilkadziesiąt, no około 50-60 km od Rancza. Chcieliśmy bliżej, no ale nie znaleźliśmy nic ciekawego. To znaczy, no był jeden dom, ale właściciele nie chcieli tak negocjować. Informowałem was też o tym, no wtedy się pochorowałem, wtedy aż z tych nerwów całych. No tutaj na Górnym Śląsku ceny domów, no ceny ziem są bardzo duże, no ale już tak dalej są tańsze. I zaraz o tym powiem, ale najpierw przechodzę do rzeczy, bo wiecie, no teraz się tak wiecie, emocjonuję jak to mówię. No i tak, Ranczo w miarę daleko. I to jest w pewnym sensie koniec Rancza, ale to nie jest koniec całkowity. W planach jest przyjeżdżać no, na Ranczo tak 2 razy w tygodniu, dwa razy w nowym sezonie. No, zobaczymy oczywiście jak to wyjdzie, ale ja Rancza nie sprzedam. Nie ma nawet takiej opcji, no, bo Ranczo jest dla mnie to coś więcej, to wiecie, to nie jest tylko miejsce, ale ja jak tam wchodzę, ja czuję tą glebę, ja wchodzę na działkę, ja wiem co i jak. No jestem po prostu z tym miejscem, wiecie, zżyty, no i może to jest dziwne, ale tak właśnie to jest i Rancza nie sprzedam. No i spełniłem swoje marzenie, zamieszkamy w przepięknym miejscu, będzie duże pole, będę mógł mieć, wiecie, wiele upraw, ale Rancza nie zostawię. Będzie jednak tutaj potrzebna mała reorganizacja, też to wszystko będę wam pokazywał, no bo w teorii mógłbym tutaj, wiecie, uprawiać za rok na te same warzywa, wszystko tak samo i uprawa by poszła nieźle, ale to już by nie było to. No ja jestem na działce teraz codziennie, akurat wiecie, nie pracuję już w centrum ogrodniczym, ale jak pracowałem, to też byłem codziennie. Ja praktycznie codziennie robię obchód, a przynajmniej tak się właśnie staram. I ja patrzę, ja widzę, co te warzywa potrzebują, a niektóre warzywa lepiej, żeby miały no bardziej stałą opiekę. Ja mam choćby piękne pomidory, ale no widząc to, że jest upał, był taki wiecie mocny, no to ja okryłem tunel cieniówką na kilka dni i potem odkryłem. Widzę, że coś je liścia, no to ręcznie to usuwam, tutaj mszycę, tutaj to. I to jest coś, co mógłbym robić nawet wtedy w większości przypadków raz na tydzień. No ale jakbym przechodził tak raz na tydzień, no to przecież te warzywa no, nie byłyby tak zadbane, jak ja właśnie lubię, a ja też nie chcę robić tego tak, wiecie, nie do końca. W związku z tym będzie reorganizacja Rancza. Wszystkie tunele po sezonie przeniosę do nowego miejsca. Nie będzie w nowym sezonie uprawy w tunelach właśnie na Ranczzu. Też nie będzie też warzyw gigantów no w tym miejscu. Wszystkie rozsady będą robione już w nowym miejscu, to też ważna informacja, bo też trzeba do tych rozsad stale zaglądać. No a tak, no to inne uprawy będą. Dalej będą drzewa, krzewy owocowe. Będzie dużo warzyw dalej, ale już bardziej takie, które nie potrzebują tak częstej pielęgnacji. Wiecie, no czosnek, cebula, buraki, rzodkiewka i tak dalej. Będą też choćby pomidory karłowe, no zapewne też będą cukinie, dynie i wiele innych warzyw. Tak więc odpowiadając jeszcze na pytanie, no to Ranczo będzie funkcjonowało dalej, tylko trochę mniej, no bo ja mam też choćby tak, no co jest takie dziwne, że mi jest głupio wobec tych warzyw. To znaczy, że jak nie zadbam odpowiednio o warzywo typu, nie wiem, późno oberwę wilki, no to mi już jest tak głupio, że ten pęd boczny jest już zbyt duży, a ja go nie chciałem. No to jest głupie, ale ja tak mam. No a na nowym ranczu będzie wszystko. No chcę wychodzić sobie z domku, codziennie chodzić, oglądać jak rosną rośliny. No wiadomo, że ja najbardziej lubię to, co da się zjeść, ale wyobraźcie sobie rośliny ozdobne, no w tym sporo bardzo dobrych dla pszczół, w tym sporo użytecznych, bo z niektórych ozdobnych też da się korzystać w różnych aspektach. Wyobraźcie sobie, że idę przez poletko całe 400 metrów długości, no po 200 metrów z każdej strony. Przez takie pole, wiecie, chodzi mi z roślinami ozdobnymi, no takie piękne rośliny i użyteczne. No i też idę po tym poletku, a tam jest mnóstwo no nie do przejedzenia roślin owocowych, no, a przede wszystkim mnóstwo warzyw. No trzeba sobie to tylko tak rozplanować z głową, no bo tak, no, trzeba wiedzieć ile pracy zajmuje uprawianie danej rośliny, danego warzywa. Czy to jest dużo pracy i jak to często, bo też jest ważne, czy to na przykład, nie wiem, raz w roku, dwa razy w roku, że coś przyciąć tutaj, nie wiem, tutaj czy to jest chorowite i tak dalej, no bo to ma być przede wszystkim radość. No i część osób się mnie pyta, no po co mi na przykład tyle warzyw czy coś, no a ja uwielbiam to uprawiać. No ja lubię też jeść warzywa, jeść owoce, no ale to też można porównać z grzybiarzami. No ja chodzę na grzyby, z mamą chodzimy już bardzo długo, już wiele lat, z Iwonką też, no ale też wiele innych grzybiarzy tak ma. Moja mama to jest zapalony grzybiarz, no jak zbiera grzyby, to jest szczęśliwa, to jest największa radość, a jak już przetwarza, czy jak też je, no to już to nie jest takie ekscytujące. No i ja mam tak właśnie z uprawą. Ja uwielbiam uprawiać, no próbować różnych sposobów uprawy, odkrywać pewne tajniki, których nikt wcześniej nie mówił w uprawie jakiegoś warzywa, że tu zrobię, wiecie, tak, tu zrobię tak. Później o tym będę mówił też na kanale, jak jest jakiś właśnie taki fajny sposób. No tu gęściej coś posadzę i co się stanie, a tu tak obetnę, a tutaj nieobetnę i tak dalej. Lubię cały proces uprawy, od siewu, poprzez sadzenie, po cały zbiór, a z jedzeniem no to jest oczywiście tak, no lubię sobie zjeść, lubię sobie pomidorki, ogórki, bób, teraz borówki dziennie jem w dużych ilościach, no ale to nie jest najważniejsze. No i zgubiłem już trochę wątek, ale powiem też, że na nowym ranczu będzie każda roślina owocowa. To znaczy, nie mówię, że każda odmiana, ale że na przykład jabłko, gruszka, kiwi, borówka, porzeczka i tak dalej. No i będzie dużo warzyw. Ale chodzi mi też o to, że ilościowo to będzie różnie, bo na przykład ja groszek lubię, ale no u nas się tego groszku dużo nie zjada, więc będzie tylko troszkę. No to znaczy tam jeszcze będą też kury. No i też trzeba będzie coś tam wsiać, żeby te kury miały sobie takie fajne jedzonko. To też trzeba będzie to rozplanować. No ale wracając do tego, no to na przykład jemy dużo cukinii, więc będzie jej dużo. Ogórasy, no to będzie ich ogromno. Ogórasów będzie mnóstwo. No, będą też warzywa giganty, ale też postaram się to wszystko tak, wiecie, rozplanować, żeby było tego sporo, ale też żeby cały proces pielęgnacyjny nie był taki, że no nie wiem, 15 godzin dziennie jestem i coś robię typu obrywam te liście, no i tak dalej. To musi być dobrze też rozplanowane. No i już się rozmarzyłem, ale dzisiaj dostałem, wiecie, taką pozytywną informację dotyczącą tego domu z polem. Więc w przyszłym sezonie będzie jeszcze dużo więcej upraw, dużo więcej też wam będę pokazywał. No też teraz wiecie, no tu coś załatwić, tu coś, no trochę tego czasu ale warto. Pierwsze sadzenie na nowym polu powinno być jeszcze w tym roku, no prawie że na pewno. Boróweczki na pewno będę sadził, jakieś inne też rośliny owocowe. Zobaczymy na ile starczy czasu i pieniędzy też. No myślę, że to zrobię tak, że w przyszłym roku będę inwestował w ogród większość tego co zarobię. No i już się tak bardzo cieszę właśnie z tego, bo to będzie... Swoją drogą polecaliście mi sklep AgroRaj, tam nawet traktorek jest, ale nie widziałem żadnych testów niestety w tym polu, a napęd jest na 2 koła, więc to chyba nie jest zbyt dobry traktor. Napiszcie mi, czy polecacie jakąś glebogryzarkę, jakiś traktorek taki mini, no bo przyszłościowo w ciągu tam, nie wiem, załóżmy 2 lat, no to chciałbym sobie takie coś kupić, może w przyszłym roku jakąś taką glebogryzarkę. Zobaczymy właśnie jak to wyjdzie. No i jeszcze jedno jedno wam powiem, jak szukaliśmy tego domu, oglądaliśmy różne, to pisaliście mi, no, że jak to będzie ten dom, to my to poczujemy. No i nie wiedziałem, że tak do końca będzie, ale jak weszliśmy właśnie do tego domu, a przede wszystkim wiecie, ta okolica i to pole, no to poczuliśmy, no i to było właśnie coś takiego, wiecie, wspaniałego. No, no i jeszcze jedno, że na kanale się nic nie zmieni, no tak jak to jest przez te ponad 9 lat będzie dużo filmów, no bo ja to bardzo lubię robić. Nie będzie płatnego polecania produktów, tak jak to jest teraz, tak właśnie, tak samo będzie. No może kiedyś sklep założę z produktami, tak jak inni mają, no ale to jeszcze nie wiem, jeszcze nad tym tak sobie nie myślałem, no ale nie będzie żadnych współprac takich płatnych. No i trochę idziemy w nieznane, ale to jest też takie pozytywne. No jestem pewien, że to będzie dobra, że to już jest dobra decyzja i że będziemy się po prostu, wiecie, cieszyć tym nowym ranczem. No już był pierwszy zakup u nas, bo Iwonka sobie wybrała takie leżaki, takie zwykłe, no i zamówiliśmy 2, więc wieczorem jak sobie siądziemy na tym nowym ranczu, no to będzie szał. No i ten sezon na ranczu, to tylko teraz wspomnę na tym najważniejszym, no to jest bardzo udany na ten moment. Większość warzyw świetnie rośnie, też giganty rosną. To co pokazywałem wam te filmiki teraz, no to nagrałem właśnie rano. No a ja mówię do was o godzinie 15, 3 lipca. Akurat no się rozpadało, no i to poszliśmy z rancza, ale nagrałem fajne ujęcia. No to by było na tyle, rozgadałem się, ale myślę, że no naprawdę mi fajnie było to wszystko nagrać, wszystko poopowiadać. Napiszcie wszystko to, co chcecie, piszcie, nie wiem mi, co polecacie z roślin ozdobnych, jakie tam z owocowych. Też będę robił tematy takie, żeby też was słuchać w tym aspekcie. Ja znam mnóstwo roślin, bo byłem sprzedawcą w centrum, ale polećcie mi fajne i nie tylko, wiecie, na przykład, nie wiem, że dereń jadalny, tylko jakiej odmiany też. To jeśli chcecie, to rozpiszcie się, chętnie o tym poczytam i sobie pozapisuję. Dzięki i pozdrawiam. Pamiętajcie jeszcze jedno, warto uprawiać warzywa, warto być ogrodnikiem. Pozdrawiam.